Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Battlefielda 1. Wreszcie sprawiłem sobie rewolwer, a konkretnie, o, on tak z biodra całkiem nieźle strzela z tego, co mi się wydaje, w sensie rozrzut ma niewielki. Sprawiłem sobie wreszcie rewolwer, tak. G przejmujemy. I miałem grać właśnie z Lee Enfieldem, czyli karabinem SMLE Mark III. Rzecz w tym, że to jest wersja wyborowa. A ja za wersjami wyborowymi... Znaczy, nie powiem, że nie przepadam. O, proszę, proszę. Już ktoś mnie tu wyspotował. Nic dziwnego. Podoba mi się ta mechanika, jeśli chodzi o strzelanie z karabinów wyborowych. Że właśnie tak się świat... O, wow. No, co jest? Czego on nie chce się kłaść? Zaraz. Czy ja nie ten klawisz naciskam? Tak, nie ten klawisz. Okej, no zginąłem ostatecznie. Ale przerzucimy się na coś innego. Tak, oczywiście, bo jak ja wielokrotnie wspominam, lubię grać bardzo z karabinów piechoty, a te wyborowe wersje, no, aż takim wielkim fanem nie jestem, więc weźmiemy sobie coś innego i zagramy sobie z karabinem Ross Mark III. No i co? Jedziemy. Spróbujemy zająć to F. Mamy ten rewolwer, więc zobaczymy. On ma większe obrażenia na pewno. Jaki to ma celownik? Orzeż, mordę, jakie to jest... O, spokojnie. Jakie to jest niewygodne do celowania, albo przynajmniej z pozoru się takie wydaje. O! Oni tu mają czołg, więc... Co tu? Coś leci! O, nie, to spokojnie, to nasz. Dobra. Strzelamy flarę. Nie wiem, co to jest za mapa, powiem szczerze. Nie pamiętam, jak ona konkretnie się nazywa, ale wy pewnie wiecie znacznie lepiej niż ja. No to jest chyba teraz w miarę bezpieczna sytuacja. Nie wiem, co się stało z tym czołgiem. Może został... O. What the heck? Jakim cudem to nie trafiło? Okej, to trafiło. No pewnie się trzeba do tego celownika po prostu zwyczajnie przyzwyczaić. Bo jednak jest zdecydowanie inny niż w jakichkolwiek karabinach. Innych karabinach piechoty. Dobra, no wystrzelimy flary, zobaczymy, co tam się dzieje. To chyba czołg, więc nie ma co w to strzelać, ale... O. Tak, to też raczej czołg. No raczej, nie inaczej. No, próbujemy bronić to F na razie. Z czarno to widzę, jak oni tu mają tyle ciężkiego uzbrojenia w okolicy. O. Cel brawo utracony. Mają tego ciężkiego uzbrojenia pod dostatu. Samolot w ogóle zleciał, okej. Okay. Stąd ta duża eksplozja, jak nie mam. No dobra, warto byłoby chyba ruszyć gdzieś dalej, ale... Przeciwnicy mają zdecydowanie więcej punktów zajętych. Dobra, spróbujmy doładować jeszcze. Czy spróbujmy, tutaj nie ma co próbować, trzeba po prostu robić. Okej, okay. Coś tam się dzieje. Okej, okay, mamy trupa. Słońce, strasznie pod słońce trzeba grać i to jest naprawdę, naprawdę nieprzyjemne, szczerze. Dobra, spróbujmy się tu przemieścić i no właśnie, tego się obawiałem. Że tam siedzą na tych wieżach i będą do nas pruć, jak tylko będziemy przychodzić. Dobra, rzucamy granat gazowy. Tam jest czołg. Co on nas tu może pościągać, jak tylko mu się będzie... Uciekaj, uciekaj! Dobra, zmiana planu. Ależ to się długo przeładowuje. Tylko na to czekałem. Tutaj się zbyt dużo działo i nie bardzo mogłem się cofnąć. Ale no, rewolwer w porządku. Pierwsze zabójstwo z niego mamy. No dobra, co tu robisz? Ja nie wiem, chyba wezmę szturmowca, powiem szczerze, i zacznę, nie wiem, spróbuję pozbyć się tego czołgu, bo widzę, że nie bardzo ktokolwiek ma ochotę to robić. A inaczej będzie naprawdę... Oj. Okej, zginął od dynamitu. Tutaj był gość. Tak, był. Chyba, że tędy próbować jakoś okrążać. Dobra, na razie przeładujmy. Jest... Okej, snajper mnie zdjął. No, kawałek drogi, ale to nie był chyba jeszcze jakiś strasznie daleki strzał. Więc nic super dziwnego, ale no jesteśmy tak łojeni, że to się po prostu w głowie nie mieści. Na szczęście B zaczynamy przejmować, no ale tracimy F. Więc w sumie znowu jestem po stronie, która przegrywa totalnie. A początek był taki nie najgorszy, wydawało się, bo było po 300 punktów, jak ja dołączyłem do gry.
O, tam boję się tego D. Strasznie mogą z tego zamku nas snajpić. No ale cóż. No właśnie, już coś strzela w okolicy. Nie do mnie na szczęście, tylko do tego gościa, ale... Duża mapka, powiem szczerze. Graczy jest... Nie, no okej, chyba pełne listy graczy są. No ja na razie jakoś super sobie nie radzę. No i bez szans. No co by nie było, jakiego uzbrojenia przy karabinie piechoty by nie nosić, to jak w pojedynku 1 na 1 się nie trafi, no to już się ginie, to już raczej nie ma szans, żeby to przeżyć. Dobra, spróbuję się tutaj zrespić na gościu, bo on całkiem dobrze kombinuje. Całkiem dobrze kombinuje. Jak zajmiemy to E, to będzie troszeczkę bezpieczniejsza sytuacja, wydaje mi się. Ktoś mówił, żeby oddalić albo zbliżyć mapę, ale ja powiem szczerze, nie wiem jak to się robi, więc dam sobie spokój. Też to może być rzeczywiście pomocne, ale jakoś się tak... Przejęliśmy cel echo. Okej, mamy cel echo. I teraz jakby wbić na to D, to nie byłoby chyba najgorzej. To jest bardzo niebezpieczny punkt, tam strasznie dużo snajperów. Znaczy, nie powiem, że strasznie dużo, ale trochę ich jest. Trochę ich jest. Okej. To się może nawet uda? O, tu chyba miotacz ognia jest, więc... Nie wiem. Przejęliśmy cel, brawo. O kurde. Czy to jest... Nie, to chyba jakiś pojazd, ja w niego tłukę jak szalony. Ale to ma szansę powodzenia, powiem szczerze. Wrzućmy tam granat. No i wbił na plecy. Dlaczego nie patrzyłem pleców? No to było oczywiste, że ktoś tam wparuje. Zabił dwóch czy trzech. No niestety, ale w sumie pomysł dobry, żeby obejść od tyłu. No i tutaj nie, tego już nie utrzymamy. W sumie nie najgorsza sytuacja. Teraz spróbujemy zrespić się na B. Tam jest jakiś snajper. No nie dostrzelimy raczej stąd. Dostał! Za 80, skubany. Nawet nieźle mi się z tego strzela, powiem szczerze. Jakiegoś wielkiego szaleństwa może nie ma, ale nie jest najgorzej. Dobra, czy wbijemy na to E, czy to... A, czy to jest w ogóle wykonalne? O, zaraz nas pościągają. No i proszę, no i proszę. A dobry pojedynek był, była szansa to ugrać. Dobrze się z tego rosa strzela, powiem szczerze, nie jest najgorzej. Ale to było do porobienia, zdecydowanie. Niestety, teraz sporo w plecy jestem. Dobra. O nie, czołg. Najgorzej, ten rewolwer strasznie długo się przeładowuje i to jest problematyczne. O, tam też czołg. To ładnie. Mamy przysłowiową kanapkę. Szkoda, że z nas nią zrobili. O, już nie żyje. Tak, dziękuję. No tu się wszędzie mogą zrespić, nie? Dostajesz w plecy jakiś jeden strzał i koniec. Okej, może weźmy tego gościa. Okej.
Nie, ten rewolwer bardzo mi się podoba, powiem szczerze. Pasuje do jakby mojego stylu gry, że trafiasz z karabinu i dobijasz właśnie z broni bocznej. Jednak z tego Lugera trzeba było wypluć sporo amunicji, a tutaj wystarczy jeden strzał, tylko no, to jest strasznie dużo czasu zajmuje, więc przeciwnik musi być mocno niecelny, nie? Bo jednak tak, z karabinu trzeba przycelować. Przeładujmy, skoro mamy chwilę. Ale z tego rewolweru też trzeba przycelować. Z Lugera można było pruć takie full auto, a z tego jednak trzeba przycelować. I to jest takie trochę problematyczne, ale cóż. Nie jest ostatecznie tak źle. Spróbujmy zająć echo może. Przeładujmy flary. I walnijmy gdzieś tam w sumie. Czemu nie? Dobra. Jednego mniej. Ależ to słońce strasznie przeszkadza, naprawdę. Znaczy, w sumie efekt jest bardzo ładny, nie? Trzeba przyznać. Efekt jest naprawdę bardzo ładny. Dobra. Czy my przejmujemy już ten punkt? Chyba nie bardzo. Musimy chyba wejść na górę. A nie, to w ogóle nie jest echo. Kurde. Okej, to nasi. Wow, dostałem. Wprawdzie lekko, ale dostałem. Nie przeładujemy tego, ale możemy rzucić tam nejda. A czy nie nejda, tylko gazowego. Lecimy, lecimy. Mamy gościa z drużyny. Spamujemy kół, może uda się kogoś oznaczyć. Flara poszła. Chyba tu nikogo nie ma. Ale ten ostrzał po prostu... Wow. Skąd oni walą? Czy mają jakiś okręt? Nie bardzo. No co się dzieje? Dobra, jest spokój? Czy nie? Ta. Skąd ten rozstrzał idzie? A może mają jakieś działo? No, wiedziałem, że... No tak, działo forteczne. Jasne, że tak. Niestety. Ale patrzcie, jak szybko wskoczyłem na dosyć wysoką pozycję. To wszystko dzięki punktom. Dzięki przejmowaniu punktu właściwie. D niestety stracone. No, przeciwnik ma przewagę, ewidentnie. Spróbujemy zająć tutaj... O. Kurde, serio? Tak, zadałem mu obrażenia tym gazem. To jest tak idiotyczne, te granaty są. Szczerze mówiąc, średnio znam tą mapę i nie wiem... W którym miejscu oni się mogą respić. Okej, okay, no powiem szczerze, nie jest najgorzej. Zaczęliśmy trochę tych punktów przejmować. Okej, okay, mamy to. Dobra, rozstawmy tutaj te gazowe dziadostwa. Trafienie wroga? Gdzieś ktoś tu musiał być w takim razie i się nawdychać mojego gazu. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Oj. Za długo stałem, ale ciężko jest. A, tylko że przy shifcie jak się przytrzyma, chyba to się celownik przestaje bujać. No dobra. Za długo stałem zdecydowanie. C, A tracimy w tym momencie, i, ale tam jest chyba jakiś pojazd, nie jestem pewien. C stracimy, ale w sumie może zdoła się odbić. Się zrespimy tutaj. Tam gdzieś był... Okej, dojeżdża chyba tego snajpera. Lara poszła. Na razie C jest w miarę bezpieczne, wydaje mi się. A, to tylko roślinka, myślałem, że to...
O kurde, o czym my tu w ogóle rozmawiamy? No tak. To z tym C będzie jednak trudniej niż myślałem, ale mamy wszystkie punkty dookoła, więc kto wie, może zdołamy to nawet nadrobić. D zaczynamy przejmować, C prawdopodobnie padnie, ale spróbujmy otoczyć to C. No teraz warto byłoby chyba wziąć szturmowca jednak i pozbyć się tego czołgu. Nowa ranga klasowa, okej. Okay. A zwiadowcy, no ja gram praktycznie wyłącznie zwiadowcami. Kiedyś pogramy jeszcze czymś innym na spokojnie, ale na razie... Na razie zostajemy przy zwiadowcach. Co tu się dzieje? Okej, okay, mamy C, rzucamy granata. Nic nie widać, kompletnie nic nie widać. Ja nie wierzę. Muszę się... A, drugi mnie zabił, okej. Okay. Może wejdą w ten gaz, zobaczymy. No ktoś wszedł. Asystę przy zabiciu nawet dostałem. No ale już przegraliśmy, niestety. Zdecydowanie zbyt późno zaczęliśmy się budzić. Spróbujemy się zrespić na tym jednym z naszych. Okej, okay. Spróbujemy jednak udać się na to C. Rzućmy tam granat gazowy. Oni gdzieś tam stacjonowali. Właśnie, cały czas tam są. O. O kurde. No niestety. W końcu ktoś mnie dojrzał. No i byłoby na tyle, chyba już teraz nawet się nie zdążę zrespić. Ale jesteśmy naprawdę blisko, tak sporo punktów teraz zaczęliśmy przejmować. D tracimy, ale na C jesteśmy chyba w stanie wbić. Spróbuję się jeszcze zrespić jednak. Ale to chyba nawet nie wystarczy czasu, żeby tu rzucić granat. No niestety, tak jak mówiłem, no granat rzuciłem wprawdzie, ale za wiele czasu nie zostało. Tyle z mojej strony, dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Z tego Rosa strzelało mi się naprawdę nieźle. Generalnie wydaje mi się, że większość karabinów piechoty to jest... No to jest raczej średnie narzędzie, raczej mało kto tego używa. I osobiście bym raczej nie polecał, no ale podoba mi się to ze względu na fakt, że to jest jakby zgodne z realiami faktycznymi I wojny światowej, używanie właśnie tych karabinów piechoty. No lubię tego rodzaju uzbrojenie generalnie. Więc cóż, ja pewnie dalej się z tym będę męczył i powiem szczerze, że no KD nie będzie na pewno duże, jeżeli... Okej, okay, wbijemy jeszcze jedną rangę. KD na pewno nie będzie jakieś super duże, ale... Cóż, trudno, jakoś to przeżyjemy. Myślę, że robotę spełniam całkiem nieźle. No miałem piątą pozycję w sumie w drużynie, mimo że dołączyłem, jak już było 300-400 punktów zrobionych. Fragów mam mało oczywiście. Patrzcie na tego gościa, 87-27. Ciekawe, co on robił. Ale myślę, że jakoś tam swoją robotę wykonuje i nie jest tak najgorzej. No i jest to przede wszystkim całkiem satysfakcjonujące, więc... No niestety w tym odcinku nie było jakichś super fajnych akcji. Ale może w następnym, kto wie, zobaczymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.